Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy. Witam Was w kolejnym odcinku z Lumberjack Dynasty. Moi drodzy, co tu robimy? Dzisiaj mam ochotę zrobić te zadanie tutaj. Po raz większą rybę. I lecimy. Zobaczcie na mój las. Już jest, sosenki już rosną. A my się topniemy do Carsona, zobaczyć, co Carson by chciał. Moi drodzy, mam jeszcze taki. Tak szczerze powiedziawszy. Carson. Taką dziwne przeczucie, że coś z tą grą jest nie tak. A dlaczego? Mianowicie w ten deseń, że zacząłem sobie grę drugim save, tylko tak o prywatnie. Nie spiesząc się i w ogóle. Zobaczcie, tu mam Drwala już odblokowanego trzeci poziom. To niby się uruchamia. Jak spłacimy wujka. Ja spłaciłem wujka na razie większość. Nawet nie większość, bo 239 tysięcy zostało mi zapłaciłem. Sorry, 10 tysięcy zapłaciłem, a 239 tysięcy zostało mi do spłaty. No i powiem wam ten design, iż aczkolwiek prawdę rzekłszy, nie wiem, jakim sposobem mi się to odblokowało. Carson. Hello there. Hello, Siema. good sir. That's a nice timberjack you have there. Care to trade? I'm looking to buy some equipment, but I can't really pay a lot. Care to bargain? Well, well, well. It's your lucky day. Oh, really? Why? Old injuries, I'm afraid. I used to. The timberjack. Right. Looking for. Tell you what. Ever since I gave up cutting down. And I'll throw in some fishing lessons. And I do know my fish. Deal. Oh. All right. Czyli, moi drodzy, dobrze pamiętacie wtedy, co w którymś odcinku mówiłem, że latałem sobie i znalazłem maszynę. Czyli tą maszynę będę mógł sobie od gościa chapnąć. A muszę mu posadzić drzewa. I teraz zobaczcie. Najgorsze jest to, że póki bym nie spłacił wujka, Drwal bym się nie uruchomił. Więc ja sobie teraz tak się do mojego ciągniczka. Dwadzieścia do sadzenia. Dobra, to ja mu sosny zasadzę. Pójdę sobie po moje. Jak to się mówi? Po moje sezonki. Hop. Świerk nie, bo świerk jest drogi. Żadne nie. Sosny. Kurwa nie. Dobra. Sezonki do posadzenia 20. No to ja mu te 20 posadzę. I niech się buja frędzel. I widzicie, to jest najlepsze, że ja tutaj. Cały czas proste, ale let's go.
No to lecimy. Lecimy. Dziwne, że tylko 36 na godzinę? Carson, bardzo dziękuję ci za lumberjack tego Ponzi. I don't think it's gonna change. Gee, that's too bad. Too bad, too bad. Tak jak mówisz. Too much. Well, I guess someone just has to do it. Well, if I hadn't seen it for myself. That's strange. You can't tell that to anyone, understand? He just can't keep it to himself. Well, I guess someone just has to do it.
Say I'm surprised. Can you believe it? Really? That's interesting. I heard a completely different story. That's true. I saw it with my own eyes. Some secret. Everybody knows. No, Carson. He just can't keep it to himself. That's what I've always said. Yoo-hoo, Carson. Really? Yes, really, really. How do you like your new forest? Nice job, thanks. As agreed, the Timberjack is yours. Danke vele, ma. Będziemy zawieść. Zaraz zobaczymy, jak się tnie tym Wardemarem. Prawie na miejscu.
Dobra. Zaraz zobaczymy, jak się kolegom. Wywija. Może nie jest demonem prędkości. No ale na pewno teraz trochę szybciej będzie się pracowało. Widz luzik. Nie to pasuje. No wujcio, teraz to zobaczysz. Co my tu mamy? Ta zadzwoń. Myślałem, że nie ma restartu, moi drodzy, a tutaj zobaczcie, widzicie, jest zadzwoń po holownik. W razie W, jakbyśmy wpadli w jakąś dziurę. Tu są na razie stanę. Fajna maszynka, podoba mi się, podoba mi się. Ale dzień dobry, co to jest? Nowy dach ceramiczny. Dach bitumiczny, blachodachówka. Kupimy to i blachodachów. I to. Dobra. Dach bitumiczny na razie nie interesuje. Farby mogę. Warstwę wykończymy. A kurde, warstwę wykończymy. Ja sobie mogę takie kolory jakieś, kurde, kontrastować. Ej, kurde, dobra. To przyjadę sobie. Ja tu 297. Ty, ja to mogę deski sprzedawać? Znaczy, a kupimy sobie, tylko tak o, czekaj, można ją kupić za 450, dobra, a sprzedać ją można za
247, sosnowka. Lepiej się opłaca, bo tutaj sosnowe 231, a tutaj 247. Prawie 248. Ale nas tam walą w chusteczkę. Ale dobra. To ciekawe. Ty, no fajnie się tnie.
Kaboom! No teraz ta robota. Ty, no podoba mi się taka robota. To się nazywa robota. Fajnie się ładuje na tą przyczepę. Bo można, jak dobrze się załaduje, to zobaczcie, ile można włożyć. A już nie mówię na przykład na tą, na ten duży sprzęt, jak się ładuje. Ile można nachapać, więc
Zobaczcie. Ja tylko ładuję, ładuję, ładuję. Zobaczcie. Wszystko w sumie. Zobaczcie, o ile można. Nachapać. Zobaczcie, to co ściąłem, ja w sumie wziąłem. Zobaczcie. Ile można targnąć takim sprzętem, a co dopiero tym największym. Skoro ja tym sprzętem wziąłem masę kłód. To zobaczcie, wziąłem i raz, no nie będę liczył, ale no, podobuje mi się teraz ta robota. Nie trzeba z tą piłą chodzić. Zobaczcie, ile można kłód posłać za jednym razem. Ale bardzo mi się to podoba. Spoko. Pojadę jeszcze.
tak szczerze powiedziawszy, pojadę sobie jeszcze po tą blachodachówkę i po... W sumie zaraz zobaczymy, ile jeszcze tutaj tego mi lasu zostało. Tam są, o, tam jest jakiś ślam, dobra. To trzeba zbierać, bo to przynosi dość dochodowy. Oczywiście muszę mieć 14 drzew jeszcze łącznie tutaj mam. No to może ja sobie zakupię te dwa jeszcze pola. Tu mogę jeszcze wyciąć te drzewa koło mnie, a to jest koło wujka. Wujek grzało zyma. Zakupię sobie jeszcze dwa tereny. Niech się tutaj kup ten las. Dobra. Oczywiście za punkty społeczne, no to. Dlaczego by nie? Oczywiście kupię ten. Również za punkty społeczne. Zobaczmy, ile teraz mamy terenu. 6 obszarów leśnych mam, dobra. Ale może jeszcze teraz tak szybko pyknie. Ty, właśnie. Sprawdzimy coś. No, są dwie. Ale tylko na wszelki wypadek. Ja sobie tutaj kapnę. Deski niech się robią. Do wielobranżowego, no zobaczymy. Zobaczymy, czy jeżeli można sprzedawać wielobranżówce deski wysuszone, to dlaczego mam sprzedawać w tamtym porcie za niższą cenę? 10, jakby nie patrzeć, no ale 10 desek, no to prawie stówa, tak? Więc dwadzieścia palet to 200, no ale 10 palet po 200, no to ponad 2000, tak? No ale
A teraz zobacz. Zobaczymy. Zobaczymy. I czy ja teraz mogę sprzedać świerkowe deski? Za 247. I 247 to też podejrzewam sprzęt, tak patrz. Widzicie? Czyli jeżeli bym miał deski sprzedawać tutaj, no to lepiej sprzedać je tu, niż albo malowanie mowy. Czyli zamiast jeździć tam do sklepu, mogę sprzedawać po prostu po wyższej cenie tutaj, no bo 247, tylko że za sosnowe tam dostanę 231, a za świerk 264, czyli świerkowe się opłaca tam, a sosnowe się opłaca tutaj, więc widzicie. Teraz tak opek. Narzędzia. Pyk. 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 Tajfun siedzi w uborze. Dziadyga mała. Dobra.
Siema, Tajfun. Chyba z góry muszę. Też z góry. Dobra. Warto. I dobra, to niby kurde, ale już jakby nie patrzeć z tyłu, albo oborę, przepraszam, opitoloną, ale może jeszcze z tej strony. Psa i koguta mi tylko brakuje. Aha, wiedziałem, że. No i co? Tu jeszcze. Dobra. No i elegancko. Łobara odwalona. Czy tu mamy... Mamy wszystko. Tu nie mamy wszystkiego, ale to na razie. Ach.
Dobra. Zrobimy podłogę w małym pokoju. Dobrze, że te deski szybko idą. Zobacz. Dwie deski. Elegancko, tu jeszcze jedna ściana zostanie i już kolejny pokój wyremontowany. I teraz pytanie, czy lepiej to, czy lepiej blachu dachu? No ale nas to dowo też jest chyba walne to. Trzeba było dachówkę. To jest dziwne. Metalowa dachówka, dobra. No, obora raczej mi niepotrzebna lepsza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak mnie wujas wydziedziczy, to go sam chyba odstrzelę. Może kolory, że można tutaj dobrać. No i garaż, jakby nie patrzeć, odstrzelony. A czekaj, czy teraz blachę dachówkę. Mógłbym wziąć? Nie, nie. Czyżbym nie mógł? Widzieć mogę. Na przykład wezmę sobie nowy dach ceramiczny. Będę mógł położyć z powrotem tutaj, na przykład na blachu dachówkę. Ty mogę zmieniać. Elegancko, dobra, to w razie byłaby mi się nie spodobało blachu dachówka. W sumie na obory, garaż, blachu dachówka, elegancko. Na dół tylko położę. Ja tutaj sobie to ściągnę.
Jebut. Jebut. Dobra. Elegancko. Jakby nie patrzeć. Przejść 12 desek sosnowych i 12 świerkowych. Kłody jeszcze są. Tak, jeszcze są, dobra. Proszę. A tu ile mam palecik? Piętnaście to by była 16 biurowa. Trzy tysiące, dobra. A tych biurów? 12 tysięcy, aha. Ty, to ja wiecie co, jeszcze w tym odcinku sobie spotkamy się za chwilę. A ja jeszcze sobie kupię jedną przyczepę. Więc trzymajcie się, zobaczymy za chwileczkę, sprzedam sobie tylko parę rzeczy, żeby już was nie marudzić, czyli 10, to by miało 2000 akord, tyle potrzeba. Dobra, trzymajcie się, jolo, jolo. Jestem z powrotem, dla was to tylko było tak chwila, moment, dla mnie niestety nie, a taki chwila, moment, więc zakupmy sobie to coś. I to coś. Czyli wykupiliśmy jeszcze dwie maszynki. I teraz pytanie, bo chcę coś sobie jeszcze przetestować. Aha, to tak nie za bardzo. Myślałem, że do domu nas będzie telepotało. No ale niestety nie będzie nas telepotało do domu. Przyznam, że on jechał szybciej.
Będziemy mieli dwie przyczepy. O, to to. Ktoś powoli jedzie. Tak jakby kuda na ręcznym jechał i opony palił. Dawaj, 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 do góry. Naprawdę on siły nie ma. Ty poważnie, no. Ja cię podłączę tą drugą przyczepę. No niby jest tutaj.
A, nie może podłączyć. No chyba, że ręcznie muszę podłączyć, ale... Widzicie? Chyba nie da rady. Czy ja muszę idealnie... Jak idealnie, no to lipa będzie trochę. No ale dobra, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Lumberjacka. Trzymajcie się i pa pa.